Teraz zapraszam pana Mateusza Koniecznego, który przeprowadzi nam prezentację na temat Street Complete i będzie to ostatnia prezentacja w ramach live streamu na żywo. Jednak też uprzedzam, że jeszcze jedna prezentacja będzie, więc nie wychodzimy. Street Complete jest to trochę innego typu, tym będzie, wiesz, to jest nie coś, co wykorzystuje dane, to jest nowy edytor, który jest zdecydowanie inny niż praktycznie wszystkie edytory, które istnieją. Jego w sumie największą zaletą jest to, że jeżeli ktoś nie zna OpenStreetMap, a jest zainteresowany i próbuje edytować, to prawdopodobnie wszyscy, co do tej pory edytują, pamiętają jakieś pierwsze zderzenie z jak zaznaczyć cokolwiek. Jeśli z kolei ktoś ma jakieś pomysły bardziej interesujące, na przykład postanowił zaznaczyć godziny otwarcia, to jest to jeszcze ciekawsze spotkanie z jakąś sieczką w tagach. W związku z tym to jest dosyć kiepski dosyć kiepski start dla początkującego. Miałem kilka miesięcy temu pomysł na projekt. Doszedłem do etapu, że wpadłem na pomysł, jak powinien wyglądać, po czym wkrótce potem odkryłem, że dokładnie już ktoś taki projekt właśnie zaczął robić, więc byłem bardzo, bardzo szczęśliwy i chcę właśnie go teraz zareklamować. Jest to aplikacja na Androida. Na Androida w sumie jeszcze jest edytor Vespucci, który zdecydowanie odradzam, jeżeli ktoś jest początkującym i szuka prostego w obsłudze edytora. Natomiast Street Complete jest rzeczywiście dobre dla kogoś, kto zaczyna, albo kogoś, również dla zaawansowanych użytkowników, jeśli chcą wykonywać pewne rodzaje edycji. Powiedzmy, to jest rodzaj edycji, który się przydaje, zwłaszcza jeżeli dla rowerzystów. Zbieranie informacji o nawierzchni dróg. Zbieranie informacji można zrobić tak, że sprawdzamy sobie, gdzie nie ma otagowanych nawierzchni dróg. Wypisujemy sobie listę. Idziemy na spacer po mieście, robimy notatki, gdzie jest jaka nawierzchnia, wracamy do domu i pracowicie to wpisujemy do jakiegoś edytora. Nawet próbowałem to robić kilka razy. W połowie przypadków kończyło się tak, że skończyłem ze stosem notatek, których nie chciało mi się wprowadzić, ponieważ spacer był jednak ciekawszy. Natomiast w OpenStreetMap wygląda to następująco. Wybieramy miejsce, wybieramy nawierzchnię, zaznaczamy. W tym momencie wykonywana jest edycja w bazie danych. Użytkownik nie musi wiedzieć, co to są tagi, nie musi wiedzieć cokolwiek, jak się edytuje, cokolwiek dosłownie. Aplikacja robi to za niego. Jedyne, co użytkownik, jedyny kontakt, jaki musi mieć, to taki, żeby się zarejestrować na stronie i zautoryzować aplikację. Później może edytować, nie wiedząc, jak dane OSEMA w ogóle wyglądają. Jest to też dla zaawansowanych użytkowników również jest to przydatne, ponieważ dosłownie idąc spacerem, idziemy sobie spacerem, zaznaczamy, idziemy spacerem dalej, zaznaczamy następny kawałek drogi, że też jest asfaltowa. I dosłownie można iść sobie spacerem przez miasto i zaznaczać w ten sposób te dane. Są też dosyć ciekawe dane, natomiast one są koszmarne w wprowadzaniu. Mianowicie godziny otwarcia. Mądrzy ludzie siedzieli i wymyślili sposób zapisywania godzin otwarcia różnych sklepów czy innych obiektów. Natomiast on jest taki, że mam za sobą kilka tysięcy edycji w OpenStreetMap. Przetwarzałem dane OpenStreetMap różnymi metodami. Jestem programistą i dalej nie potrafiłbym edytować godzin otwarcia ręcznie. To jest na tyle paskudny zapis. Natomiast w OpenStreetMap wygląda to z grubsza tak. Jeżeli mamy Street Complete teraz. Wybieramy sobie miejsce z proponowanych. Wybieramy, jaki dni chcemy wpisać godziny otwarcia. Wybieramy od kiedy do kiedy ta żabka jest sobie otwarta. Klikamy sobie OK.
Patrzymy, że wyszło to, co miało wyjść, klikamy OK i się zapisuje magicznie. Nas nie interesuje, w jaki sposób, jaki dokładnie taki się ustawił. Co więcej, aplikacja sama znajduje obiekty, którym brakuje godzin otwarcia. Nie musimy się ręcznie zastanawiać, jakie sklepy godzin otwarcia nie mają. Aplikacja sama ściąga brakujące dane, gdzie brakuje danych dla nawierzchni, dla godzin otwarcia sklepów, informacje o na przykład opłatach za parkingi, albo był już temat, ten budynek był pokazywany i jakoś za pięknie nie wyglądał w tych wizualizacjach 3D, między innymi dlatego, że brakuje danych. Tam wszystkie budynki były, miały podaną tą samą wysokość, ponieważ z braku danych. Są ludzie, których coś takiego interesuje i wiem, że niektórzy zbierają chociażby na jakiejś najprostszej formie, czyli ile dany budynek ma kondygnacji, bo to już pozwala na jakiś ładny rendering z grubsza zrobić. Jeszcze bardziej szaleni zbierają informacje, jak wyglądają dachy. I to już pozwala na pokazanie czegoś całkiem ładnego, na przykład prosty model miasta, albo na przykład jak mamy symulator lotów, to możemy miasto całkiem ładnie wyglądające już na tej podstawie zrobić. Mianowicie tylko znowu bierzemy kartkę, spisujemy, ile dane budynki mają pięter, potem idziemy i to wpisujemy ręcznie, to jest to wybitnie nudne. I nikt normalny tego by nie zrobił w ten sposób. Na szczęście jest trochę edytorów, którzy są bardzo, bardzo zainteresowani i mimo to edytowali, ale dla porównania edycja wygląda mniej więcej tak. To jeszcze na początek, na szybko, będzie zaznaczenie dwóch parkingów jako prywatne. Znaczy nie, jest zaznaczenie, że jest parking prywatny, bo nie był zaznaczony jako prywatny, więc gdyby ktoś wyszukiwał dane, to by mogła go nawigacja na taki parking pokierować. Mimo, że tam jest parking, zakaz ruchu, szlaban dla wyłącznego użytku przez pracowników uczelni. A potem była jeszcze teraz szybko, puszczę jeszcze raz, bo nie zdążyłem nawet omówić. Pyta się, ile jest pięter ma budynek, ile jest jeszcze pięter na poddaszu. Wypełnia się. Użytkownik nie musi wiedzieć, że to jest jakiś tam tak. Nie musi wiedzieć, jak wygląda drugi tak. Nie musi czytać wiki, ale zastanawiać się, jakich tagów użyć. Nie musi czytać wiki, żeby wiedzieć, jak te tagi są zdefiniowane. Tylko ma proste pytanie, na których każda osoba, która jest w stanie czytać, jest w stanie odpowiedzieć. I generalnie te wszystkie pytania są zaprojektowane w taki sposób, że nie trzeba mieć żadnej specjalnej wiedzy poza z zakresu OpenStreetMap. Tutaj akurat już nie zaznaczałem, bo szczerze mówiąc 3D nie jest dla mnie bardzo interesujące, ale gdyby kogoś interesowało, to może jeszcze zaznaczyć typ dachu. Również jest na to zadanie. Jest też, teraz jest pytanie, ponieważ to jest duża bolączka, że ktoś kiedyś zaznaczył sklep, okazuje się, że sklep przestał istnieć 10 lat temu, 11 lat temu został zmapowany, 10 lat temu przestał istnieć, od tej pory na OpenStreetMap dzielnie występuje. I zaskakująca ilość takich sklepów jest do znalezienia. Właśnie jeżeli się próbuje zmapować jakieś dodatkowe dane. To jest akurat z dzisiaj rano, przykład z Poznania. Idę, patrzę, sklepu nie ma. W aplikacji jest też taka ciekawa opcja, że można utworzyć notatkę ze zdjęciem. W związku z tym później jak ktoś będzie edytował z normalnego edytora, to nie tylko może zaznaczyć, że ten sklep nie istnieje, ale zaznaczyć również sklep, który w tym momencie tam się znajduje. Jeżeli ktoś edytuje i przegląda uwagi, to mógł na takie uwagi już trafić, że coś tam, street complete, coś tam, coś tam, coś tam. Są to uwagi utworzone przez użytkowników w sytuacji, kiedy nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie w sposób przewidziany przez program. Na przykład dlatego, bo sklep był, ale już nie istnieje. Albo dlatego, bo sklep ma jakieś bardzo, bardzo dziwne godziny otwarcia. Albo są obiekty, na przykład się trafiają, że jest otwarty park może być otwarty od rana do zachodu słońca. Coś takiego już wymaga bardziej skomplikowanego edytowania i czasami taka notatka może się trafić. Ale z drugiej strony Street Complete też może pokazywać notatki, które są w danej okolicy.
W ten sposób w Krakowie, wokół miejsca, w którym mieszkam, wyczyściłem sporo notatek, które były tworzone lata temu i do tej pory nikt ich nie przetworzył, ponieważ żeby je przetworzyć, trzeba by wejść na stronę, zapamiętać, gdzie jest notatka, pójść na spacer do tego miejsca, w czasie spaceru zapamiętać, zapamiętać, co trzeba odpowiedzieć, wrócić, wykonać edycję. A więc to jest, dużo osób na to się nie zdecyduje. Jeszcze jest, będzie już, na szczęście już końcówka. Jest jeszcze inny przykład, akurat tutaj była wczoraj przeprowadzana analiza na cele wykonania tej odpowiedzi przez grupę osób, która, powiedzmy, że dostaliśmy teraz, są pytania czasami dosyć dziwne. Na przykład ktoś był bardzo zainteresowany, żeby stworzyć zadanie na ustalanie, czy ławki mają oparcie, czy nie. Jeżeli kogoś nie interesuje odpowiadanie na takie pytania, bo czy dania są wegańskie, czy nie w danym obiekcie, jest lista wszystkich zadań. Można wybrać, które pokazujemy, które nie. Zdecydować, że dania dla wegan nas interesują, bo nawet bo albo nie jesteśmy na to w stanie odpowiedzieć, albo dlatego, bo nas temat interesuje. Możemy sobie dane zadanie wyłączyć. Z kolei w drugą stronę, na przykład jak jest ktoś strażakiem, interesuje go tylko uzupełnianie danych o tych hydrantach, to może wyłączyć skład wszystkie zadania poza pytaniem się, jaki to jest typ hydranta. Ponieważ niektóre hydranty są zaznaczone, nie mają podanego typu. Czy to jest słupek, czy to jest hydrant w drodze, czy jeszcze jakiś inny typ hydranta. Tak jak kogoś interesuje mapowanie 3D, może sobie wyłączyć wszystko poza pytaniem, ile pięter mają budynki i jaki jest kształt dachu. Dodam jeszcze od siebie, że naprawdę akurat zachęcam również do pokazania, ktoś jest potencjalnie nowy w OpenStreetMap. Również zachęcam, jeżeli ktoś jest dosyć doświadczony, bo edycje wielu typów można wykonywać dużo, dużo szybciej. Również, jeżeli ktoś jest potencjalnie zainteresowany, to autor aplikacji ją aktywnie rozwija i pozytywnie odpowiada, zwłaszcza na jakieś propozycje zmian. Też jestem współautorem na przykład pytania o kapliczki, jakiej religii jest dana kapliczka, albo to też może być interesujące. Mamy drogi w remoncie, powiedzmy droga w remoncie była nieedytowana od miesiąca, to w tej sytuacji ta aplikacja zapyta się użytkownika, czy przypadkiem ten remont nie został skończony. Jeśli nie został skończony, to droga zostanie oznaczona jako zbudowana. Jeśli nie zostanie, jeżeli nie była jeszcze jest w budowie, to zostanie oznaczona jako zweryfikowana, jako budowa w trakcie i użytkownik zostanie zapytany za kilka tygodni. Jeśli z kolei droga ma podaną datę zakończenia budowy, to do planowanej daty zakończenia budowy użytkownik nie będzie męczony. I to wszystko dzieje się w taki sposób, że ma tylko pytanie tak, nie i go nie interesuje, że aplikacja pyta, wysyła zapytania do overpassa, zapytania, odpowiedzi są analizowane, odpowiedzi są w jakiś sposób wyświetlane na mapie. Jak wykonywana jest edycja, to wykonywana jest edycja, modyfikowane są odpowiednie tagi. W przypadku konfliktu edycji, edycja jest ignorowana i są aktualizowane dane. I tak, jeżeli nie ma w tym momencie połączenia mobilnego, to przy najbliższym podłączeniu do Wi-Fi odpowiedzi zostaną wrzucone do OpenStreetMap. Wszystko to jest, działa automatycznie, jest przed użytkownikiem dosyć efektywnie ukryte. Więc to nie jest taki edytor, że się otwiera i ma się 20 tysięcy tagów, które są bardzo tajemnicze, zwłaszcza dla osób, które zaczynają. Albo jeżeli też dla osoby jakiejkolwiek zaczyna nowy temat, to warto by przejrzeć całą dokumentację, w jaki sposób tagów należy używać. Powiem szczerze, na przykład pewne edycje, które wykonywałem, zwłaszcza z hydrantami, zdarzyło mi się odpowiedzieć na pytanie, jakiego typu to jest hydrant. Powiem szczerze, nie wiem, w jaki sposób jest otagowane. Mogę zaufać aplikacji, że ona odpowie sensownie. Więc to jest koniec przerwy reklamowej i bardzo zachęcam do korzystania z tego. Dziękuję panu Mateuszowi za prezentację.